dosyć niefajna sytuacja. Ale no, kurde, ładne sukcesy. Dobra, słuchajcie, mamy sporo doświadczenia armii. Trzeba byłoby coś, myślę, poprawić, opracować. Co byśmy mogli opracować? Weźmy na warsztat nasze... To ja nie mogę. Aha. Czemu ja ich na przykład nie mogę sobie usprawnić, co? Bez sensu. Ej, to mi się nie podoba. Bo mi... A, bo to chyba też był mod. Na co ja to mogę właściwie wydać, co? Więc jego zwiększa doświadczenie armii. Wzrasta ono wokół... Dobra. Szablonów dywizji, aha. To tylko do tego? Bez sensu. To co, że nie mogę już tworzyć sobie wariantów? A, nie mogę. Już wariant. A, to się liczy tylko samolotów i tylko czołgów. Dobra, tak więc słuchajcie, stwórzmy sobie nowy wariant Wana. Poprawmy pancerz. Siłę ognia, zwiększmy niezawodność, silnik, to, niezawodność, cyk, 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 cyk. Zobaczymy. Dobra, więc mamy nowy wariant naszych czołgów. Nowoczesna artyleria, to mnie nie interesuje. Tu. Proszę bardzo. Tu jest aż takie zapotrzebowanie na czołgi. Naprawdę. Więc dobra, na razie z tym się wstrzymajmy. Tym też się wstrzymajmy. Rozpocząć produkcję nowych czołgów. Tak swoją drogą zerknijmy sobie tylko, jak się one, czym one się różnią. Otóż tak, tu mamy podstawowego ułana. Obrona 10, przełamanie 84. Okej, to jest to samo. Trwałość 80, dobra. A. Jest tutaj delikatna poprawa. O, ten ma dużo lepsze ataki przeciwpancerne niż Ułan. To mi się podoba. Dobra, do dzieła, moi drodzy, do dzieła. Gonić dziadów. Pragnie przekazać nam dywizję. Przyjmijmy. Dobra. A, już wiem czemu, dobra. Te dywizje obejmie dowództwo nad nimi Sikorski i one zostają skierowane oczywiście na front, moi drodzy. A teraz tak, co do samej Bułgarii, to ja myślę, skoro oni są moimi sojusznikami, to ja może im oddam ich ziemię. Zwróćmy im terytorium. Okej, macie mieć. Macie mieć, moi drodzy. Dzięki temu, słuchajcie, nie będę się musiał przejmować pilnowaniem tutaj tych ziem. Tak jest. Fabryki cywilne się nudzą, to nieładnie.
jest. Tworzyć tu nowe. Do roboty. Ja wam dam się nudzić. Nowe rafinerie same się nie zbudują. No tutaj ładnie ich ciśniemy, muszę przyznać. Tam przeciwnicy próbują cały czas jakieś kontrataki robić. Na szczęście niezbyt udolne. No to nawet Grecy z nami walczą. Kurde, ćwierć miliona ludzi prawie naszych zginęło. Przeciwnik poniósł już ponad 2 miliony ofiar, więc nie jest aż tak źle. O, tutaj udało nam się coś zatopić. 24 transportowce. Ładnie. No słuchajcie, mamy raczej obstawione wszystko, więc myślę, że nic nam się nie wymknie. Raczej marne szanse na to ma przeciwnik. Ale nie mamy przewagi w powietrzu, to mnie trochę martwi. Dobra, w takim razie te nasze siły. Próbują dotrzeć. Tu. Naprzód. Uderzamy, moi drodzy, uderzamy. O, tu ciężkie czołgi wroga. No, produkować te ułany nowe. Zginął nasz as. Nie są dobre wiadomości dla nas. Jak tu sytuacja, co? Mam nadzieję, że przeciwnik tutaj dostanie po dupci. Państwo chińskie, takie wielkie i potężne państwo chińskie za niedługo może paść. Ja mam taką nadzieję. Nad Azją Środkową latacie. Problemy z dostępnością myśliwców, co? Tak, zwiększyć produkcję myśliwców trzeba. Więcej sympów. Dobra, potrzebujemy więcej zasobów. Tu sprowadzić więcej. Tu też sprowadzić więcej. Jak tam sytuacja, co? No ładnie, 37 transportowców. Wroga poszło na dno. No pięknie, pięknie. Tutaj chyba nasze uderzenie może zostać zatrzymane niestety. Chociaż zobaczymy, to się wszystko jeszcze okaże. No, ładnie tutaj żeśmy sobie poradzili. Z siłami chińskimi. Jakieś próby kontrataku na nasze pozycję, to mi się nie podoba. No tu 15 transportowców wroga zostało zatopionych, proszę bardzo. Nadali zaopatrzenie 113, mam 2000. Tak? Dla posiadanych konwojów 2000. No, spoko. Nie najgorzej to wygląda.
No słuchajcie, Chiny topnieją w oczach. Chiny topnieją w oczach, to mi się bardzo podoba. No, tu kolejne walki z konwojami chińskimi. Nasze linie zaopatrzenia dosyć mocno się wydłużają. Nasi sojusznicy mają problemy z nadążeniem za nami. Za dotrzymaniem nam kroku. Do roboty. Okej, 23 transportowce wroga zatopione. Dobra, jak tu sytuacja? No chyba nie najgorzej. Trzeba nam maleć, zasoby ludzkie topnieją dosyć szybko. 262 tysiące poległych. Chińczycy stracili 1 740 tysięcy. Iran prawie 500 000 ludzi stracił. Czy ludzi? Żołnierzy. Szkoda, że tutaj nie ma wskaźniku, ilu cywilów na przykład zginęło w czasie walki. No zobaczymy, zobaczymy. To z tego wyjdzie. Znaczy tutaj nasze dywizje dosyć mocno się kotłują. Próbując nadążyć za nacierającymi naszymi dywizjami. Które no, powiedzmy sobie szczerze, dosyć szybko zajęły teren. Więcej myśliwców. Ja wiem. Będą problemy teraz. Ale mam nadzieję, że podołamy. No ciężko tu jest z tymi kurde Chińczykami. Się uporać, ale słuchajcie, armia chińska jest w odwrocie. Dosyć sprawnie nam to poszło. Przejmujemy, słuchajcie, inicjatywę coraz to większą. Tak jest. Do dzieła, moi drodzy. Jest ostrzeliwać. Ostrzeliwać. Nankin. Dobra, mamy kolejnego asa. Pięknie i ładnie to wygląda. Cała ta sytuacja. Chcę nam przekazać jeszcze jedną dywizję. Przyjmijmy. Polski ma 90 dywizji obecnie. Na front, moi drodzy, na front, pędzić. No, zobaczymy. Oj, 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 oj. Oj, smutne rzeczy. Ale trudno. Taki już los asa. Czasem po prostu giną. To jest spychać ich, coraz to bardziej.
skupić się na Syberii Wschodniej. O, przerzucać tutaj te dywizje. Czym prędzej. O, coś tu żeśmy osiągnęli. Jakiś sukces. No, 12 transportowców. Chińskich zatopionych. Bardzo duży konwój. Niezłe sukcesy, niezłe sukcesy. Tak jest, moi drodzy. No i co? O, tu kontrataki. Sił francuskich. No naprawdę, Francuzi tutaj próbują coś zdziałać przeciwko nam, co ani trochę mi się nie podoba. Tutaj jest chyba Bajkał. Dobrze mówię, nie? To jest najgłębsze jezioro świata. Dobra, Irkuck wpadł w nasze ręce. Dobra, biali się nudzą. Pierwsza armia. O Jezus, oni mają straty tutaj niezbyt to fajne. Dobra, moi drodzy, waszym zadaniem jest zaatakowanie, mierzanie w stronę Nankinu. Ej, kurde, Chińczycy bardzo zajadle atakują te nasze pozycje. Ale są już bardzo mocno wykrwawieni. Ja im tutaj za dużych sukcesów nie wróżę. Trzeba przerzucać tutaj te dywizje. O, na razie coś tak troszkę żeśmy ustali. Naszymi atakami. Dobra, zróbmy jedną rzecz. Otóż tak. Ty się tutaj troszkę rozciągnij. A ty z kolei... Chwila. Dobra, tutaj to jest. Tak to zróbmy. To jest. No a tutaj kurde, widzicie, zajmujemy teren, a przeciwnik od razu wyprowadza kontruderzenie. To jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Dobra, ci mają jedną dywizję obecnie. Resztę my posiadamy. I sił. Zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Mamy nowych asów. Skrzydła bez zadań. A nie, samoloty w rezerwie, przepraszam. Uderzmy tu. Wykonać to uderzenie i tutaj zniszczyć. Coś tu się dzieje u wybrzeży Afryki. A tutaj mamy konwoje chińskie. Mam nadzieję, że one tutaj dostaną w dupsko. No, zobaczymy.
tutaj Anders strasznie mocno ciśnie. Niedługo będziemy w stanie przeciąć Chiny na pół. Pięknie. Potopiliśmy dziadów, no. I o to chodziło. O, już ma piąty poziom. Nieźle, nieźle. Co się dzieje? A, tutaj coś. A, transportowiec. Dało nam się dorwać. Dobra, jak tam walki, moi drodzy? Jak tam walki? Jak tam produkcja? Jezus Maria, jakie mamy po prostu straty w sprzęcie. Jest coś strasznego. Dosyć mocno nas to wykrwawiło. Zatem idzie, nieprędko uderzymy na aliantów. Będziemy musieli dosyć mocno przebudować nasze siły. Jeśli będziemy chcieli myśleć o wojnie z aliantami. O, udało się to zrobić w końcu, moi drodzy. Otóż tak. Ty, kolego, bierzesz te tereny tu. Ty to usuwasz. Teraz tak. Te dywizje. Zostają skierowane tutaj. Na ten odcinek frontu. Tutaj niebezpieczna sytuacja. Przeciwnik rozpoczął tam natarcie. Silny atak wojsk przeciwnika. Ale myślę, że sytuację uda się nam uratować jeszcze. Przyszli te samoloty tutaj. Was przewazujemy sobie tu. Latacie teraz tutaj. Tak to zróbmy. Hehe. No i słuchajcie, powoli, powoli front zaczyna się zbliżać się do Nankinu, który jest stolicą. Jest stolicą Chin. Znaczy mamy obecnie dwa państwa chińskie. Mamy Republikę Chińską i państwo chińskie. Jedne jest demokratyczne, a drugie jest prawicowe. Z tym prawicowym my walczymy. Jak straty? O Jezus, wysokie. Ale kurde, ponad 2 miliony Chińczyków już poległo w tej wojnie. Więc to mnie cieszy. Tu widzicie od razu kontruderzenie wprost na nasze dywizje. Po to, żeby nie zdążyliśmy się tu przygotować do obrony. No, Chińczycy są porąbani, no. Ale nasze dywizje, słuchajcie, mimo wszystko prą naprzód.
Dobra, katastrofa. Tu przygotuj się do... Pilnuj tutaj tych ziem, kolego. To są cenne ziemie. Oby fajnie, by tutaj nie było buntów. Dobra, jak tu flota? 21 transportowców chińskich zatopionych. Bardzo ładnie. No i kurde, skubańcy próbują cały czas uderzać na nas. Oczywiście oni mają wsparcie aliantów. Brytyjczyków, Francuzów. To są państwa, z którymi przecież nie prowadzę wojny. Ale które jednak wspierają Chińczyków w walce z nami. Co nie jest fajne i miłe. Bynajmniej. Dywizje pędzą, przemieszczają się. Jest tutaj już kolejne bitwy. Toczą. Przeciwnik próbuje tutaj uderzać na nas. Jednakże bez większych sukcesów. Mam nadzieję, że tutaj te dwie nasze armie dadzą sobie radę. Siłami chińskimi. Bardzo ładnie. Dobrze, możemy sobie na przykład usprawnić teraz nasze myśliwce. Ile ich brakuje? 300 maszyn, to jest bardzo dużo. Dobra, poprawmy je. Broń. Zasięg. Mieszmy tym tu broń. Dobra, niech tak będzie. Możemy jeszcze dowalić do silników. Zasięgu już nie poprawię, ale... Dobra, mamy... Wariant drugi, czy wzór drugi, przepraszam. Wzór drugi. Boże, ile ja tych wyrzutni rakiet straciłem. Wzór drugi o zwiększonym zasięgu i osiągach ogólnie. No, działamy, działamy, panowie, działamy. Tutaj nasze dywizje są już zmęczone i to widać. I wykrwawione też. Jednak nie ukrywajmy, że nas ta wojna nie rusza za bardzo. Straty są też i po naszej stronie. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie nasz przeciwnik ponosi straty. Dobra, Sikorski sobie tam nieźle radzi. To jakaś bitwa morska kolejna. Transportowce. No, będziemy w ten sposób działać. Nawet najsilniejsza gospodarka bez surowców nie może istnieć. Nasze okręty podane na kanale La Manche sobie nieźle poradziły. Tutaj też na Oceanie Indyjskim. Jezus, ile ich tu jest. Po prostu coś strasznego.
Ile Chiny mają ludzi? Trochę mnie to przeraża. Ilości ludzi, którzy tu są. Tutaj troszkę żeśmy zwolnili i to czuć. Jednak nasze wojska tutaj musiały troszkę przystopować. Dobra. Chyba tobie się trochę nudzi, nie? No właśnie, ty nie masz zadania. Nie. Róbmy to w ten sposób.